Shidan, wyznawca religii Yashin, młody i według niektórych całkiem przystojny zabijaka. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Jego ulubionym jedzeniem były żeberka, najmniej lubił warzywa. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam żeberka, a wszystko co zielone raczej mnie odpycha. Mimo jego rzekomej nieśmiertelności był w Akatsuki najkrócej, dołączył jako ostatni i poległ jako drugi. W mandze amulet Hidana ma trójkąt skierowany ku górze, natomiast w anime w dół. Jednak w odcinku 75 Shippudena pokazany jest jako skierowany ku górze. Przed jego debiutem w mandze postać bardzo podobna do Hidana pojawia się na spotkaniach Akatsuki. Nie wiadomo czy to poprzedni partner Kakuzu, czy może wczesny projekt Hidana. Chciał walczyć z wszystkimi heretykami. Jego ulubionymi słowami były masakra i jaszynizm. Hidan był jedynym członkiem Akatsuki, który nigdy nie spotkał Naruto. Jednak w anime, w nieskończonym śnie Tsunade, Naruto i Hidan spotykają się. W omakę 129 odcinka Naruto Shippuden, głowa Hidana i Kakuzu widnieje na latarniach jako ozdoba. Hidan został przydzielony do Kakuzu głównie dlatego, że był nieśmiertelny. Kakuzu miał tendencję do zabijania swoich partnerów, jednak nie mógł tego zrobić z Hidanem. Mimo tego, że Kakuzu nie przypadał za nim, to ich umiejętności były świetnie dopasowane. Istnieją różne teorie na temat jego życia. Jedni mówią, że umarł z głodu, drudzy, że nie wykonując swoich rytuałów, umarł. Natomiast Kakuzu wspomniał, że skoro nie został wskrzeszony przez Edo Tensei, to nadal musi żyć. Jak myślicie, która teoria jest najbardziej prawdopodobna? Mam nadzieję, że się podobało. Ostatnio wybraliście Hidana, czyli zostają nam jeszcze 3 osoby, które chcę zrobić, bo długo na nie czekacie. Do wyboru macie Hiruzena, Hashiramę i Kisame. To już na tyle, trzymajcie się i do następnego.